Halo, halo, z tej strony Liczby Zespolone. Następna lekcja z liczb zespolonych. Dzisiaj mamy bardzo ważną lekcję, dlatego że będziemy o liczbach zespolonych mówić trochę inaczej. Zawsze tak jest, co jak byliśmy w trigonometrii, to też na początku te funkcje to było tylko w trójkącie i tak dalej. I to wszystko było takie bardzo intuicyjne i bliskie, a nagle przeskoczyliśmy w sinusy i nagle arkusy, sinusy, funkcje, wykresy i tak dalej. No cóż, to samo dzieje się, niestety czy nie, z liczbami urojonymi. Dlatego zobaczmy, co my tu mamy. Napiszmy sobie, to jest mój schemat Arganda, bardzo dobrze znany. Tu jest część urojona. Im od z, tu jest część rzeczywista od z. I co my tutaj takiego mamy? Narysujmy sobie jakąś liczbę. Załóżmy, że moje z to jest x plus i y. To jest moje z. No to teraz będę rysował to z tutaj. Tu mamy jakieś x na pewno, tu jakieś y. Tu gdzieś będzie ten punkt x, y, w którym jest moja liczba. Narysuję sobie teraz tutaj linię łączącą ją z początkiem układu współrzędnych. Tutaj takie kreskowane linie, żebym wiedział, gdzie opada ten punkt. No i teraz co? Teraz jest bardzo ważna rzecz. Taką formę zapisu, jaką cały czas teraz używaliśmy, taka forma jest nazywana kartezjańska. Kartezjańska forma zapisu, czyli też, no nie, po polsku to jest jedyna chyba nazwa, która funkcjonuje. Kartezjańska forma zapisu. Z równa się x plus y. Bardzo taka przyjemna do zadań, właśnie porównywań dwóch liczb i tak dalej. Ale jeżeli będziemy się dalej wgłębiać, to będziemy używać wzory, które będą używały liczby zespolonej zapisanej w innej formacie. No dobra, co my teraz tutaj mamy? Wiemy tutaj, że jest kąt teta. Znamy już, co to wiemy. Wiemy, czym jest argument liczby zespolonej, wiemy, czym jest też jej moduł. I z obu tych pojęć dzisiaj sobie skorzystamy. Spójrzmy, co tutaj jest. Tutaj jest ta długość, to jest x. Ta długość to jest mój y. To jest na liczbach urojonych, to jest na liczbach rzeczywistych. No i teraz jesteśmy gotowi, żeby sobie spostrzec takie rzeczy. Że sinus teta, sinus tego teta, to jest y do jego r. Przy czym r to jest ten argument. Mówiłem, że możemy też tak zapisywać. R to jest nie argument, tylko moduł, przepraszam, moduł z liczby zespolonej z. To jest moje R. I teraz będziemy tak to zapisywać właśnie. R jako moduł, zamiast tego tutaj zapisu, będziemy używać R. No dobrze. Czyli teraz mam, że sinus tety jest równy y do R. Y do R. Z czego wynika, że y jest równy r sinus teta. R sinus teta, prawda? Y jest równy r sinus teta. Ta długość tutaj od P do osi rzeczywistych jest równy r sinus teta. I jeszcze mam jedną tutaj. Zauważyłem jedną rzecz, że cosinus tety jest równy x do r. Czyż nie? Stąd wynika, że x jest równy r cosinus teta. Więc skoro mam y równy r sinus teta, x równy r cosinus teta, przy czym r jest tutaj modułem, teta to jest kąt, który jest argumentem, no to teraz mogę sobie zapisać z jako właśnie suma tych dwóch liczb. Z to jest, jak zauważyłeś, x plus i y, więc to jest x, czyli r cosinus teta, plus i razy y to jest teraz r sinus teta. To jest mój y. I co teraz zrobię, żeby to było prostsze? Wyciągnę sobie r przed nawias, więc r przed nawias wyciągam i mam r razy cosinus teta plus i sinus teta. Cosinus teta plus i sinus teta. I teraz jest taka ciekawostka. Tą formę zapisu nazywamy, po polsku chyba to po prostu mówimy, że to jest trygonometryczna forma.
Po angielsku jest to polar form, ale chyba tak się w ogóle nie mówi u nas. To jest trygonometryczna forma zapisu, no to chodzi tylko o nazwę. Z jest równe r cosinus plus i sinus theta. I tutaj jest taka miła rzecz, że możemy to sobie jakby skrócić jeszcze bardziej, żeby to było wygodne do zapisu. I teraz tak, to r tutaj wskakuje, to jest r. Teraz biorę sobie c z cosinusa. Tu chodzi po prostu o sam zapis. C z cosinusa i piszę tutaj rc. Biorę i jako i. I biorę. I zapisuję tutaj dalej. Rc i. I biorę jeszcze s z sinusa jako oznaczające sinus. R cis, jak widzisz. I to biorę w nawias, ten cis. Ten cis ma oznaczać cosinus plus i sinus. I tutaj oczywiście jest teta, dlatego że to jest r cis teta. I taki zapis właśnie również funkcjonuje, będziemy go często używać, że to jest po prostu r cis teta. R cis teta. Bierze się to po prostu z tych, widzisz, skrótowych tutaj form. R cis teta. To jest już najkrótsza możliwa forma. Matematycy lubią sobie wszystko skracać. Nie muszę pisać r razy cosinus theta plus i razy sinus theta. To jest po prostu r cis theta. Będę wiedział, mam w pamięci cały czas, skąd się to wzięło. To jest r razy cosinus theta plus i sinus theta. To wszystko tutaj sobie na górze wyprowadziłem, skąd się to bierze. I jakie teraz mogę mieć jakby z tym takie no podstawowe zadania. Przećwiczmy sobie, zobaczmy, z czym to się je. Mam, że tak. Mam zadanie na przykład, żeby przedstawić je właśnie w formie trygonometrycznej. Mam tu podane w kartezjańskiej, czyli z równa się pierwiastek z 3 plus i. Chcę mieć je w formie trygonometrycznej. Co robię? No rysuję sobie schemat Arganda oczywiście, nasz ulubiony. Rysuję go sobie. No i teraz mam tak. I jest tylko jedno, więc tu jest jedynka. Część rzeczywista to jest pierwiastek z 3. Tu sobie rysuję pierwiastek z 3. No i one są na plusie. Tutaj jest gdzieś moja liczba. OK, tu jest kąt, który ona robi z 8 liczb rzeczywistych dodatnich. I co teraz? No najpierw muszę znaleźć tetę, bo to mnie tutaj interesuje. Potrzebuję znaleźć tetę, potrzebuję znaleźć argument tej funkcji właśnie i moduł. I mogę już od razu wtedy zapisywać. No to tak. Teta, tangens tety, wiem, że tangens tety to jest 1 do pierwiastka z 3. Tangens tety to jest 1 do pierwiastka z 3. Więc arcus tangens 1 przez pierwiastek z 3. To z tego wynika, że teta jest równe pi szóstych. Więc mam już argument. To jest oczywiście nasz argument z z. To jest argument z z. Potrzebuję jeszcze moduł znać. Moduł teraz oznaczam jako r, tak? To jest równe moduł z z. I ile jest moduł z z? Moduł z z to jest pierwiastek z 1 do kwadratu plus pierwiastek z 3. Do kwadratu. I to jest dalej równe, to jest 1 plus 3, czyli pierwiastek z 4, czyli 2. Pierwiastek z 4 równa się 2. I teraz mając to wszystko, mam moduł, mam argument, mogę zapisywać w postaci trygonometrycznej tę liczbę i jak to będzie wyglądało kolejno. Czyli mam tak. Wrócę sobie do tego, co miałem. Z równa się pierwiastek z 3 plus i w formie trygonometrycznej to wygląda tak. R cis theta, tak? Pamiętamy. R cis theta. R mam 2, więc piszę 2 razy. I teraz na razie sobie to jeszcze rozstrzelę, żeby było ci to wygodniej patrzeć. Cis theta, czyli cis to znaczyło cosinus. Theta moja jest pi szóstych. Cosinus pi szóstych plus i razy sinus pi szóstych. Jak sobie to teraz ściągnę wszystko, to będę miał 2 cis pi szóstych. Pi szóstych. 2 cis pi szóstych. 2 cis pi szóstych to jest właśnie pierwiastek 3 plus i zapisane w formie trygonometrycznej. No i tak właśnie będziemy to robić. Tak właśnie będziemy zapisywać nasze liczby, ale też mogą od nas oczekiwać zapisu w drugą stronę. To znaczy w drugą stronę, kiedy będziemy musieli zamienić z formy takiej, na przykład z równa się pierwiastek z 2, cis 3 pi czwartych.
to jest oczywiście argument cały mojego cisa, tak? Czyli kosinusa i sinusa. Co robię? No, z jest moim pierwiastek z 2, cis 3, pi czwartych. No i w takim sytuacji pierwsza rzecz, którą muszę wykonać, no to muszę teraz rozwinąć ten sprytnie zwinięty cis. Rozbijam go na cosinus plus sinus, czyli robię cosinus 3 pi czwartych plus i razy sinus 3 pi czwartych i to jest równe dalej ile? Jak to teraz liczę? Teraz muszę po prostu wiedzieć, ile to jest cosinus 3 pi czwartych i sinus 3 pi czwartych. No tu muszę sobie narysować w takim razie układ, moje ćwiartki zrobić. Nie ma innego wyjścia. Tu jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Także jak widzisz tutaj trygonometrii, w tym będziemy mieli sporo. Teraz już dużo, dużo, dużo więcej niż na początku jakby się mogło wydawać. Dlatego trygonometria jest niezbędna do tego działu. No i teraz tak, co robię? 3 pi czwartych to ile jeszcze potrafię liczyć, to jest jakieś 135 stopni. 135 stopni, więc ten kąt jest taki. 135 stopni. I dla sinusa i dla kosinusa, czyli to jest po prostu 180 minus 45. 180 minus 45. Czyli będę miał tutaj kosinus jest w drugiej ćwiartce ujemny, więc to jest pierwiastek z 2 razy minus kosinus z 45 stopni plus i razy sinus w drugiej ćwiartce jest dodatni 180 minus 45 to jest sinus jeszcze raz 45, czyli sinus 45 stopni równa się dalej. Pierwiastek z 2 razy kosinus 45 stopni to jest 1 przez pierwiastek z 2, czyli z minusem to będzie minus 1 przez pierwiastek z 2 plus i razy i sinus 45 jest tyleż samo, czyli 1 przez pierwiastek z 2. Teraz tutaj nam dali taki przyjemny przykład, więc pierwiastki z 2 się tutaj tu i tu i tu skrócą. Jak tu wymnożę to przez ten nawias, więc będę miał ostatecznie minus 1 plus i. Tyle jest równe z. Tak przechodzę sobie właśnie z formy trygonometrycznej na formę kartezjańską. Teraz pokażę jeszcze parę może takich właściwości tego mojego cisa. Pierwsza właściwość cisa. Co o nim możemy wiedzieć? Modus cis theta jest równy 1. Dlaczego? No tutaj sobie teraz to udowodnię. Cis theta to jest po prostu, jak sobie to rozwinę, cosinus theta plus i sinus theta. Jadę dalej. To jest, mam z tego policzyć moduł, czyli to będę miał pierwiastek z tego i to podnoszę sobie do kwadratu, tak? Tak właśnie liczę moduł, bo to jest jakby moje x, a to jest moje y, więc muszę mieć pierwiastek z x kwadrat, czyli z cosinus kwadrat theta plus sinus kwadrat theta, dlatego że to i, tak jak mówiłem, tylko to jest liczbą urojoną. To jest liczba urojona, to jest im od z, którego tutaj nie ma. No załóżmy, że to jest z równe, moduł z z jest równy ten moduł z cis theta, bo to jest liczba z zapisana w tej właśnie postaci trygonometrycznej. I to jest ten y, który mieliśmy wtedy w postaci kartezjańskiej. Więc to jest sinus kwadrat theta na kosinus kwadrat theta plus sinus kwadrat theta, tak? Jedynka trygonometryczna, czyli znowu trygonometria się kłania. To jest pierwiastek z 1, czyli po prostu 1. To jest dowód na to, że moduł z cis theta jest równy 1. Teraz druga ciekawa równość. Cis theta razy cis z jakiegoś, może sobie wezmę w nawiasach, z jakiegoś fi, tak oznaczamy, to jest grecka litera fi, mała, jest równy, i to jest bardzo, bardzo ważna równość, potem pokażę jeszcze taki wzór, który się nazywa wzorem de Moivre i tam właśnie będziemy tę równość też wykorzystywać potem. Cis theta razy cis fi równa się cis theta plus fi. Dlaczego? No tutaj zaraz Ci przeprowadzę dowód na to, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Mam, że cis theta razy cis fi. I teraz tak, co teraz robię? Pierwsza rzecz, oczywiście rozwijam te dwa wyrażenia, chyba się już nie zmieszczę w tej linijce, więc bezpiecznie będzie, jak zacznę tutaj. Cis theta rozwijam jako cosinus theta plus i sinus theta.
to jest wszystko w nawiasie i mnożę to przez cosinus phi plus i sinus phi. I sinus phi. I to jest moje mnożenie teraz, takie obszerne. Wymnażam w tej chwili nawiasy, więc to będzie cosinus theta razy cosinus phi, cosinus theta, cosinus phi, cosinus theta, cosinus phi. Tu będę miał sinus, cosinus plus. Tylko ja to bym wolał sobie po prostu uporządkować, dlatego zrobię to w ten sposób może, żeby ci pokazać. Pomnożę sobie najpierw cosinus z cosinusem i sinus z sinusem, a potem odwrotnie, czyli jakby teraz patrz, pomnożyłem cosinus theta razy cosinus phi, teraz pomnożę i sinus theta razy i sinus phi, czyli będę miał i kwadrat sinus theta sinus phi, potem nie chcę się już tego zbiegać jeszcze raz, to jest to i teraz mam plus i zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Tutaj mamy jeszcze cosinus theta razy i sinus phi, cosinus theta razy i sinus phi, czyli mam cosinus theta razy i sinus phi i plus, już mi się skończy miejsce, plus jeszcze zostało sinus i sinus phi pomnożyć, cosinus phi pomnożyć przez i sinus theta, czyli mam plus cosinus phi razy i sinus theta. Ojejku, przepraszam Was, ale miejsca nie zabrakło tutaj. I to jest równe tyle. Co tutaj teraz mam podane? Jak widzicie, to jest tutaj cosinus theta, cosinus phi i kwadrat to jest minus 1. To już nie będę tego całego przepisywał z tego powodu. Tutaj napiszę po prostu minus. To nam się zredukowało jako minus. Cosinus theta, cosinus phi, minus sinus theta, sinus phi. Czy to nie brzmi znajomo? Owszem, to jest właśnie wzór na cosinus theta plus phi. To są wzory z trygonometrii. Plus, i tutaj jak widzisz mamy, tutaj jest cosinus phi i sinus theta, tu jest cosinus theta i sinus phi. I sobie wyciągnę przed nawias razy i mam cosinus sinus, cosinus sinus. To też jest znajomy wzór. To jest natomiast i sinus theta plus phi. To też są wzory, oczywiście wszystko trygonometryczne. I co tutaj dalej mamy? Dalej mamy, że to jest cosinus theta plus phi i sinus theta plus phi. Prawie już jesteśmy w domu, jak widzisz. Teraz znowu z powrotem zbiegamy do tej formy cis i to jest cis theta plus phi. Tu mamy dowód właśnie tego, że to wszystko jest prawda. I przepraszam, tu mi się zamknęło. Jeszcze jeden ciekawy tutaj mam dla Ciebie wywód. Tamten wzór był bardzo ważny, także go zapamiętaj. To był z dowodem, także wartościowa informacja z tej lekcji. Jest jeszcze jedna taka równość. Ona jest podobna do poprzedniej, chociaż troszeczkę inna. Cis phi równa się cis z theta minus phi. Czyli teraz mam dzielenie i zakładam, że te kąty się odejmują, skoro mnożyłem się dodawały. Tak pewnie będzie, ale przeprowadźmy sobie dowód, tak? Żeby nie było, że nie. Więc mam cosinus theta przez cis phi równa się po prostu... Co tutaj takiego mogę zrobić? Jak widzisz, tu jest taka pewna sztuczka, zaraz Ci pokażę, cis theta przez cis phi. Jak widzisz, w mianowniku mam w tej chwili liczbę zespoloną. Liczba zespolona cis phi. I co się dzieje, kiedy dzielę przez siebie dwie liczby? Wtedy muszę sobie pomnożyć przez sprzężenie. Jakie jest sprzężenie cis phi? Sprzężenie cis phi to jest cis z minus phi. Cis z minus phi. Dlaczego? No bo, zaraz powiem Ci, to jest po prostu ta sama liczba. Tutaj mój moduł jest jakby 1, tego modułu nie piszę, tutaj powinno być wszędzie R, ale to nic we wzorach nie zmienia, dlatego się go tutaj nie pisze. Cosinus, jeżeli to teraz rozpiszę, to będzie cosinus minus phi, a wiem, że cosinus z minus x to jest cosinus x, dlatego że cosinus to jest funkcja parzysta, a sinus z minus x to jest minus sinus x. Dlatego w tym momencie, jeżeli zrobię kąt ujemny, cosinus pozostanie ten sam,
a sinus będzie ujemny i będę miał ujemną część dzięki temu urojoną. I to jest właśnie sprzężenie. Stąd to wynika. No i kiedy pomnożę sobie przez takie sprzężenie, no to wykorzystuję teraz ten wzór poprzedni, który miałem, czyli mnożę sobie cis theta razy cis minus phi, a z tego tutaj wzoru wynikało, że jak mnożę przez 2, to kąty się dodają. Jakie tu mam kąty? Tutaj mam kąty takie. To jest w takim razie cis theta plus minus phi, dlatego że dodaję ujemne phi i na dole też mam to samo. Tu mam cis phi plus minus phi, czyli minus phi. Czyli mam coś takiego. I w tej chwili mam, tutaj mam cis, może jeszcze raz na górze. Na górze mam cis theta plus minus phi, a na dole mam cis 0. Ile jest cis 0? No cis 0 to jest po prostu 1. Dlaczego? No bo cosinus 0 to jest 1, sinus 0 to jest 0, więc i sinus 0 to też jest 0, więc mam na dole 1. No i ostatecznie już cis theta minus phi. Tak właśnie tego dowiodłem tutaj, tego wzoru na dzielenie. Jest jeszcze oczywiście ta prawidłowość, o której tutaj jeszcze powinienem wspomnieć, czyli z tymi, jak już dodam jeszcze moduły do tego, jak mam z1 razy z2 w formie takiej, to mnożę moduł liczby zespolonej pierwszej razy moduł liczby zespolonej drugiej i teraz przy mnożeniu argumentów ta liczba ma jakiś kąt, ta liczba ma jakiś kąt. To jest R1 cis theta, a to jest R2 cis phi. No i kiedy pomnożyłem dwa moduły, w tym nie mam żadnego problemu, a mnożąc argumenty, kąty się dodają, co pokazałem przed chwilą, więc to jest cis theta plus phi. To właśnie wynika z tego, co pokazałem przed chwilą. I jest jeszcze jedna prawidłowość, też wynikająca z tych wzorów. Kiedy dodam sobie te moduły, moduły się mnożą tak jak zwykłe, widzisz, tak jak liczby zespolone, one się to właściwie mnożą tak jak dzielą, znaczy tak jak te zachowują liczby z wartością bezwzględną, a moje argumenty się zachowują tak jak logarytmy. Znaczy mają podobne właściwości. I tutaj mam cis theta minus phi. Dlatego, że ten argument podzieliłem przez ten argument, a wiem, że kiedy tak się dzieje, to wtedy mam, skorzystam z tego wzoru na dzielenie dwóch cisów przez siebie, czyli theta minus phi. I to są właśnie bardzo kluczowe równości, jeżeli chodzi o liczby zespolone w formie trygonometrycznej. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.